Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, wychodząc naprzeciw ograniczeniu liczby ofiar śmiertelnych, a także wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów na terenie powiatu lubińskiego, prowadzą działania prewencyjne pod nazwą Widoczny z daleka. Akcja kierowana jest przede wszystkim do niechronionych uczestników ruchu drogowego, aby byli zawsze widoczni dla kierowców po zmroku. Ma ona na celu uświadomienie im, jak ważny jest element odblaskowy, aby być widocznym, a co za tym idzie również bezpiecznym na drodze. Do akcji przyłączyły się lokalne samorządy, starosta lubiński, wójt gminy Lubin, wójt gminy Rudna oraz burmistrz miasta i gminy Ścinawa, fundując elementy odblaskowe. Policjantki zespołu profilaktyki społecznej w pierwszym etapie akcji, jeszcze przed wakacjami, przeprowadziły pogadanki, podczas których oprócz tematu bezpieczeństwa na drodze omawiały również temat bezpiecznych wakacji. Dzieci otrzymały wówczas samozaciskowe opaski odblaskowe. Drugi etap akcji dopiero się rozpoczął i tym razem jest skierowany głównie do rowerzystów i motorowerzystów, którzy w okresie jesiennym jeżdżą swoimi jednośladami po zmroku. Akcję przeprowadzają policjanci z Komisariatu Policji w Rudnej, w Ścinawie oraz funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Lubińskiej Komendy. Przypominamy, iż została znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym, która od września 2014 roku nakłada na wszystkich pieszych, którzy po zmroku poruszają się w terenie niezabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych. Do tej pory używanie odblasków dla pieszych poruszających się poboczem drogi było obowiązkowe wyłącznie dla dzieci do 15 lat. Teraz ten obowiązek obejmuje wszystkich pieszych poruszających się poboczem drogi w terenie niezabudowanym. Gdy robi się ciemno, każdy z nich powinien być wyposażony w jakikolwiek element odblaskowy, tak by być dobrze widocznym dla kierowcy. Noszenie odblasków przez pieszych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Pieszego, który porusza się po zmroku bez odblasku, prowadzący pojazd może dostrzec z odległości około 20 metrów. Widoczne odblaski zwiększają natomiast ten dystans do ponad 150 metrów. Widoczny z daleka to tylko jedna z wielu inicjatyw lubińskich funkcjonariuszy, podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Uważamy, że jest to bardzo potrzebne, bo człowiek jest wtedy bardziej widoczny, a więc poprawia to jego bezpieczeństwo, a więc takie akcje to tylko przyklasnąć. Tylko też ważne, żeby ludzie sami dostrzegli różnicę, bo niejednokrotnie spotykamy ludzi idących wieczorem, poboczem, w ciemnym ubraniu, zupełnie, a wczoraj jechaliśmy i szedł sobie pan środkiem ulicy, bez ubrania odpowiedniego. No więc dlatego ważne jest, żeby ludzie zaczęli stosować te odblaski, ale takie opaski, jak wychodziłam z domu, to prosiłam syna, żeby odnalazł taką opaskę, bo czułam się bezpiecznie, a teraz mam. Także dziękuję ślicznie. Na pewno będę biegała całym jak pani jeździ na rowerze, to tu mamy jeszcze na ramę. Jest rowerze też takie na